Pobyt Jakuba w Mezopotamii trwa 20 lat, z czego 14 lat to lata służby za możliwość poślubienia córek Labana i 6 lat to już praca za wynagrodzeniem. I przez te 6 lat Jakub jest w stanie stać się człowiekiem bogatym, aż do tego stopnia, że jak możemy przeczytać, synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co należało do naszego ojca. Jakub w jakiś sposób, jego bogactwo staje się motywem zazdrości ze strony właśnie synów Labana. Kiedy sługa Abrahama udał się także do tej samej rodziny, do rodziny Nachora, aby znaleźć żonę dla Izaaka, wiemy, że miał ze sobą znaczne ilości złota, różnych innych prezentów, przynajmniej tak to jest opisane. W związku z tym mógł od razu poślubić, znaczy czy zabrać ze sobą żonę dla Izaaka. Jakub udaje się tutaj do Mezopotamii w takich dosyć specyficznych warunkach, co prawda zostaje wysłany z misją znalezienia żony przez swojego ojca i matkę, ale udaje się bez majątku. Stąd właśnie te lata służby podwojone ze względu na oszustwo oczywiście Labana, ale w jakimś sensie zgodnie z ówczesnymi zwyczajami mężczyzna, który chce poślubić żonę, chce poślubić kobietę, musi być w stanie jakby wynagrodzić za jej ubytek rodzinie, od której ją uzyskuje. Poza tym często też to wynagrodzenie stanowiło rodzaj posagu, czy było cały czas własnością, jakby zabezpieczeniem żony na przypadek jakiegoś nieszczęścia, gdyby znowu została pozbawiona swojego męża. W tym przypadku zresztą możemy przeczytać żale ze strony Lei i Racheli w rozdziale 31. Czytamy w wersecie 15, że te córki mówią o swoim ojcu, że traktował nas jak obcy, nie tylko wziął za nas zapłatę, lecz także przejadł należny nam posag. Laban nie wydzielił jakby majątku, który by odpowiadał latom służby Jakuba, ale właśnie Jakub sam dzięki swoim umiejętnościom wydawałoby się, a w rzeczywistości dzięki, tak jak on tu mówi w 31 rozdziale, pomocy Bożej, uzyskuje właśnie ten majątek. Majątek, który zazdroszczą mu synowie Labana. Ten opis, w jaki sposób Jakub wchodzi w posiadanie tego majątku, no na początku wydaje się jakby tłumaczyć to na sposób naturalny, chociaż wiemy, że akurat to nie są metody, które rzeczywiście można by było zastosować w hodowli bydła, raczej nie przyniosłyby one żadnych efektów. Natomiast później właśnie Jakub wyjaśnia, że to wszystko mogło przynieść swój owoc ze względu na szczególną opiekę Bożą właśnie nad nim. Czytamy w 31 rozdziale: Bóg nie pozwolił mnie skrzywdzić, gdy bowiem Laban mówił: nakrapiane będą twoją zapłatą, rodziły się nakrapiane, gdy mówił: twoją zapłatą będą prążkowane, wówczas rodziły się prążkowane. W ten sposób Bóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie. To jest komentarz do tego, co się wydarzyło ze strony samego Jakuba. Właśnie to bydło, które zgodnie z umową ma należeć do Jakuba, czy to będzie właśnie bydło prążkowane, czy
czy nakrapiane, rodzi się właśnie wtedy, zgodnie z tymi słowami Labana, także ostatecznie Laban, jego stada maleją, a rosną te stada, które znaczy wydawałoby się, że nie powinny rosnąć, właśnie to bydło nakrabiane czy prążkowane. Postanowiło tak jakąś drobną część pierwotnie stada Labana, w związku z tym właśnie taka umowa, że wszystko nowe bydło, które będzie takie albo takie, będzie przypadało Jakubowi. Ostatecznie okazuje się, znaczy Laban nie spodziewa się tych efektów, które ostatecznie no, są skutkiem tego wszystkiego. W efekcie właśnie Jakub musi uciekać, czy wydaje mu się, że musi uciekać. Później mamy tę historię spotkania między Labanem a Jakubem, kiedy z jednej strony Jakub mówi, że właśnie w taki, a inny sposób uciekł bez jakiegoś oficjalnego pożegnania, bo bał się, że Laban mógłby nie dać mu, znaczy zabrać mu jego żony, jego dzieci pewnie także, a z kolei Laban twierdzi, że ze względu na Boga, który ukazał mu się poprzedniej nocy, nie wyrządzi mu niczego przykrego i jest gotowy właśnie pożegnać się z nim w pokoju. Laban i Jakub zawierają przymierze, przysięgę i właśnie ucztują ze sobą i ostatecznie Laban całuje swoje wnuki, swoje córki, błogosławi ich i potem udaje się w drogę powrotną do siebie, nie wyrządzając krzywdy Jakubowi, pozwalając Jakubowi odejść z wielkim majątkiem. Ubogi Jakub ucieka, nie posiadając niczego, do rodziny swojej matki, powraca z żoną, z żonami, dziećmi, służbą, majątkiem. Właśnie ten obraz bogactwa, które Jakub osiągnął, tak jak to jest tu skomentowane przez niego samego, dzięki szczególnej opiece Bożej, dzięki szczególnej Bożej pomocy. Choć oczywiście tutaj widać w całym tym opowiadaniu, że sam Jakub pracuje, jest tą osobą, która rzeczywiście nie leniuchuje, ale czyni wszystko, aby najpierw solidnie służyć właśnie Labanowi, a później pracować właśnie na pomnożenie tego swojego majątku. Możemy przeczytać w 31 rozdziale. Za dnia męczył mnie upał, nocą chłód, nie mogłem zasnąć. Takie były te 20 lat w Twoim domu. Służyłem Ci 14 lat za Twoje dwie córki, a 6 lat za Twoje stada. Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama, ten, którego z bojaźnią czci Izaak, nie był ze mną, to teraz odesłałbyś mnie z niczym, ale Bóg wejrzał na mój ucisk i trud, o czym zaświadczył poprzedniej nocy. Jakub, ta cała rodzina, z którą związane jest Boże błogosławieństwo, widzimy, że może liczyć na szczególną pomoc Bożą, dzięki także tej swojej gotowości na przyjęcie Bożej woli, ale przede wszystkim ze względu na właśnie Bożą łaskę, Boże błogosławieństwo, które, tak jak to wcześniej zresztą było powiedziane, oparte jest o wiarę Abrahama. Jakub pozostaje cały czas postacią no dwuznaczną, szczególnie na początku, później oczywiście tutaj w tym czasie pobytu u Labana w jakiś sposób widzimy ten taki bardziej pozytywny aspekt jego wzrostu, jego dojrzewania, ale tak czy inaczej pozostaje postacią nie aż tak jednoznaczną, jaką jest właśnie osoba
osoba Abrahama. Abraham jest tym przykładem wiary, jest tym punktem odniesienia dla następnych pokoleń. I niejako Izaak i Jakub uczestniczą w tym szczególnym wyborze, w tej szczególnej łasce, która stała się udziałem Abrahama, która związana jest z obietnicą daną przez Boga Abrahamowi. Ciekawe, że właśnie te tradycje, które dotyczą Jakuba, wydają się o wiele bardziej rozbudowane, bardziej archaiczne. Zresztą samo imię Jakuba pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Jego drugie imię, Izrael, jest nazwą właśnie tego ludu wybranego w późniejszym okresie. Od niego pochodzą plemiona Izraela, czyli tych 12 synów, którzy byliby właśnie przodkami 12 plemion Izraela. Natomiast Abraham rzeczywiście w całym Piśmie Świętym pojawia się bardzo rzadko. Właściwie w tych najstarszych tekstach można powiedzieć, że pojawia się owszem już w tych tekstach przedwygnaniowych, ale właśnie raczej tylko w takiej polemice choćby proroka Ezechiela z tymi, którzy pozostali w Izraelu, którzy nie udali się na wygnanie. I są to właśnie jakieś takie wyjątkowe, drobne, krótkie wzmianki dotyczące Abrahama. Natomiast Jakub jest wszechobecny jakby w tych późniejszych księgach, ale właśnie też i w tekstach dużo wcześniejszych od Księgi Rodzaju. Natomiast właśnie ta szczególna rola przykładu, który daje nam Abraham, szczególna rola wiary dla Izraela, dla duchowości biblijnej, którą uosabia Abraham, nabiera swojego specyficznego znaczenia, szczególnego znaczenia dzięki temu, że właśnie autor Księgi Rodzaju te opowiadania, które dotyczą Abrahama, umieszcza na samym początku. Czyni go tym właściwym przodkiem, przodka ludu Izraela. Izrael jako ten przodek, od którego pochodzą 12 pokoleń, pochodzi 12 pokoleń Izraela, ma jeszcze swojego poprzednika Abrahama, który właśnie poprzez swoją wiarę, poprzez swoją postawę, poprzez swoją wierność Bogu ukazuje pewien ideał dla całego tego późniejszego ludu. Właśnie stawiając tę historię Abrahama przed Jakubem, w jakimś sensie Księga Rodzaju, autorzy Księgi Rodzaju, autor Księgi Rodzaju, nadaje troszeczkę nowego znaczenia, sensu całej tej późniejszej historii. O ile opowiadania, które otrzymał, które dotyczą Jakuba, zawsze są troszeczkę dwuznaczne, czy może nie jest on tym przykładem, który mógłby rzeczywiście wskazywać jakąś drogę życia, drogę postępowania dla narodu wybranego, to właśnie widzimy w całej tej historii Jakuba, że jakby to błogosławieństwo nie pochodzi, czy nie jest on tym pierwszym, który je otrzyma. W jakimś sensie jest on w tej całej już późniejszej historii, która przecież też będzie naznaczona nie tylko wielkim heroizmem wiary, ale także upadkami, słabościami, grzechami. I to wszystko występuje w historii Izraela, ale ta historia może rzeczywiście się toczyć dzięki obietnicy, która została dana Abrahamowi, dzięki wierze Abrahama, dzięki przykładowi Abrahama, dzięki temu nauczaniu Abrahama i dzięki tej historii, która właśnie od Abrahama się rozpoczęła i później kontynuuje przez historię aż do Nowego Testamentu, aż do Jezusa, do Kościoła. W każdym razie o Abrahamie może jest niewiele w całym Piśmie Świętym, ale właśnie to takie strategiczne umieszczenie tej historii przed historią Jakuba i Izaaka powoduje, że to właśnie on wyznacza jakby to, co jest fundamentalne dla wiary
Izraela dla tej relacji Izraela z Bogiem i w jakimś sensie także te sytuacje, które mogą być dwuznaczne, czy moralnie, czy także jeżeli chodzi o samą wizję Boga. Czasami w historiach Abrahama mamy jakieś zachowania, czy to na wpół magiczne, czy to właśnie jakieś manipulacyjne w stosunku w relacji między człowiekiem a Bogiem. No właśnie to wszystko jakby staje się elementem, powiedzmy, tej słabości ludzkiej, która towarzyszy, która istnieje w cały czas w historii, ale właśnie fundamentem nie są te rzeczy, ale fundamentem pozostaje zawsze Abraham, jego wiara, jego przykład, jego odpowiedź na